Witajcie w Techverse. MetaQuest 3 już na dobre zadomowił się w naszych domach, a jego poprzednik, Quest 2, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Sprawdziliśmy dziś dla Was różne marki strapów, bo co jak co, ale komfort noszenia Questa 3 dalej woła o pomstę do nieba. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto woli czasem posiedzieć w goglach trochę dłużej niż 2 godziny i dosłownie czuje, jak uciska go głowa. Okropne doznanie. Aż chciałoby się przerwać i przemyśleć, czy Meta na pewno miało pojęcie, co robi z tym strapem. Wtrąćmy mały przerywnik. Mamy dla Was mega prezent. Rabat minus 50% taniej na jeden z 3 prezentowanych tutaj strapów. Więcej informacji o rabacie i jak z niego skorzystać znajdziecie na końcu odcinka. Oglądajcie do końca! Wracając do tematu, przygotowaliśmy zestawienie 3 często wybieranych strapów do Questa 3. Sprawdzimy ich wady i zalety. To nie są wszystkie dostępne opcje, są też inne marki, więc pytajcie śmiało w komentarzach, bo znamy i używaliśmy praktycznie wszystkich, więc na pewno podpowiemy, a dodatkowo zamieścimy kilka dodatkowych propozycji w komentarzach. Lecz te 3 otrzymaliśmy od producentów do testów i wiemy, że sprawdzają się dobrze, dlatego warto je ocenić. I klasycznie, zaszokujemy Was, ale chętnie zobaczymy Wasze komentarze pod filmem. I nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, wtedy wiemy, że Wam się podoba. Zaczynajmy! Wybraliśmy kolejno Elite strapy od Zyber, Kuject i Aubika. Są to naprawdę dobre strapy pod kątem jakości materiałów, regulacji czy wygody noszenia. Każdy z modeli jest podobny pod względem zastosowania i udogodnień. Są też ich modele z bateriami, ale ocenimy na razie zwykłe strapy, żeby nikogo nie faworyzować. Przejdźmy do jakości materiałów. Aby dobrze to ocenić, wpierw trzeba je poskładać w całość. Rozpocznijmy od strapa Kuject. Dużo elementów. Trochę jak zabawa z meblami IKEA. Narzędzi nie dostajemy, a nasza intuicja służy za instrukcję. Po krótkiej chwili prób i błędów będziemy wiedzieć, co i gdzie włożyć. Dominuje plastik i te ładne dekory a la aluminium na bokach, czyli z wyglądem nie ma co marudzić, jest estetycznie. Żeby nie było tak kolorowo, czuć plastik, ale co z tego, jak wytrzymuje i się nie psuje. Co prawda nasze testy nie opierały się na agresywnym miotaniu strapem o ścianę, ale normy wytrzymałości spełnia według nas. Natomiast faktycznie jedna rzecz psuje dobre wrażenie, a mianowicie kółko do regulacji. Lubi żyć własnym życiem. Może to kwestia egzemplarza, kto wie. Niestety strap traci na tym mocno, bo jego niektóre plastiki plus ruchliwe elementy równa się fajnie. Ale szkoda, że detale pozostają zaniedbane. To samo Zyber. Wygląda dobrze. Szczególnie ten ładny i solidny tył. Twardy. Konkretny kawał strapa. Heh, a teraz boczki. Patrzcie, jak się gibią. Szczególnie może nas irytować dźwięk trzeszczenia. Otóż to, mamy tutaj całą symfonię dźwięków, ale niestety zagrają nam tylko o tym, jak źle są spasowane. A jak przy tym wszystkim wypada Aubika? Zdecydowanie strap jest lekki. To taka cisza przed burzą, można powiedzieć, bo zazwyczaj lekki nie idzie w parze z dobrym. Sama konstrukcja jest minimalistyczna, a przede wszystkim drobna w zestawieniu do poprzedników. Tutaj zaczyna się robić ciekawie, gdyż konstrukcja ma mniej elementów, to znaczy wydaje się być jednym dużym elementem. To właśnie dzięki temu zyskuje na spasowaniu. Nic nie trzeszczy, co za ulga. I świetnie, bo chcemy słuchać głośników w Questie 3, a nie strapa. Ale na dodatek, spójrzcie, jak konkretnie można wyginać strapa. Strap z gumy. Bajecznie. Teraz już wiemy, jak są zrobione, lecz komfort to klucz do sukcesu. Przekonajmy się w praktyce, jak tutaj wypadają strapy. Kuject i jego milion poduszek i jeszcze jedna poduszka. Firma, mimo mocnej inspiracji IKEA w składaniu ich strapów, pragnęła przyczepić istną kanapę do strapa. Wrażenie podobne po założeniu. Jest wygoda. I czujemy, że poduszki otaczają naszą łepetynę. Przyjemnie. Zyber to spartański komfort względem Kuject. Mało miękkich elementów i twardy plastik. Coś tu poszło nie tak. W rzeczywistości używamy strapa stojąc, siedząc i leżąc. Lubimy zmieniać pozycję,
Niestety, opierając głowę chociażby o poduszkę, będziemy czuli, jak strap się wygina. Nieprawdopodobne, a jednak Zyber komfortowy? No nie. Obika z wyglądu podobna do strapa Zyber. Lekkie obawy były, że to powtórka z rozrywki. Jednak czekało nas miłe rozczarowanie. Kluczem do sukcesu okazał się ergonomiczny kształt i przede wszystkim elementy zostały zrobione z bardzo elastycznego plastiku. Dzięki temu, mimo małej ilości poduszek, bo to zaledwie jedna na górze i silikonowy tył, nie odczuwamy twardości. Strap pracuje z naszą głową, wygina się tak, jak tego sobie zażyczymy. Możemy w nim jeść, pić, spać, myć się, a on dalej będzie przyjemnie spojony z naszą głową. Podsumowując, strapy z trzech różnych światów. Kanapowy i skomplikowany Kuject, spartański i trzeszczący Zyber oraz Aubika, która łączy ergonomię z praktycznością w każdym calu. Z pewnością ilu ludzi, tyle opinii. A to nasze zdanie o tych trzech strapach. Jakie będzie wasze? Podzielcie się w komentarzu swoją opinią. Mamy dla was obiecany prezent. Rabat minus 50% taniej na strap od Aubiki na zakup w naszym sklepie Techverse. Aby móc go wykorzystać, polajkujcie nasze wideo i zostawcie komentarz pod filmem. Będziemy sprawdzać. Oto kod rabatowy. Strap. Wpisujcie go podczas składania zamówienia. Link do strapa w naszym sklepie znajdziecie w opisie filmu poniżej. To wszystko. Dziękujemy, że oglądaliście do końca materiał. Do usłyszenia.